Witam wszystkich, ja nazywam się Szymon Libert, piszę dla was w serwisie gameplay.pl jako head. Pokażę wam kolejną mapę z trybu multiplayer Uncharted 3, który jest właśnie testowany w becie i takim, powiedzmy, programie reklamowo-marketingowym dla wszystkich posiadaczy PlayStation Plus, czyli płatnego rozszerzenia PlayStation Network. To jest mapa, którą prawdopodobnie znacie, bo ona pojawiała się i w trailerach trybu multiplayer, i w różnych, w poprzedniej becie, więc już właściwie była omawiana, ale pokażę wam w takim miarę ciekawy pojedynek w trybie plunder, czyli grabież, którym, jak widzicie, nokautuje gości w kominiarach. Ale generalnie chodzi tutaj o to, że musimy zanieść skarb, który pojawia się w różnych punktach mapy, do własnej skrzyni. Czyli w praktyce jest to po prostu rozwinięcie Capture the Flag. Tu właśnie próbuję przejąć skarb od przeciwników, ale udało mi się tylko przerzucić go o jakieś pół metra. Specyfika tego trybu polega na tym właśnie, że ten skarb jest obiektem fizycznym, powiedzmy, w taki sposób, więc kiedy go niesiemy, nasza postać porusza się powoli, może korzystać tylko z broni podstawowej, ale za to można ten skarb przerzucać, więc można nawet robić sobie takie różne podania między graczami. No ja teraz niechcący podałem mojemu koledze chyba granat. I można też go... można też wykorzystać go w walce wręcz. To znaczy, kiedy podejdzie do nas przeciwnik, a my uderzymy go skarbem, to po prostu go zabijamy. Teraz właśnie próbuję znowu przejąć skarb od przeciwników, bo na razie jest 1-1, ale zdaje się, że oni mają przewagę. A ja oczywiście zlamiłem teraz i dałem się zabić. Dobra, ruszam dalej. Przeciwnicy na szczęście nie zdołali ruszyć się daleko, więc może uda nam się przejąć ten skarb. Przed chwilą widzieliście wybuch i rozpadające się części. To jest taki fragment dachu, który można zdetonować. Charakterystyczną cechą... No, znowu dostałem. Jest oczywiście to, że te mapy są bardzo wertykalne. Nade mną są bodajże dwa piętra. Jest miejsce, gdzie można sobie chodzić po takich platformach i dach. Także zawsze trzeba uważać. No jak widzicie, ten skarb ciągle jest w jednym miejscu. Toczy się zacięta walka koło toitojów. Oto kto przejmie ten artefakt i teraz nam się udało. Ja próbuję wejść na dach, żeby może osłonić kolegów z góry, ale nie wiem, czy zdążę. No tak, tutaj jest dwóch przeciwników, trzech. To coś w sam raz, żeby pokazać moje kosmiczne umiejętności. O, na razie prowadzę ogień zaporowy, że tak powiem. O, idzie jeden. No, jakbym wcisnął kwadrat w tym momencie, kiedy on był nade mną, to mógłbym go ściągnąć na dół i zabić, ale niestety byłem zbyt podekscytowany. No, na razie właściwie nikogo nie zabiłem, ale wszystkich przeganiał. O, jest. Jest jeden i granat wybuchł. Nie, granatnik. No, zacięta walka. Skarb jest ciągle w tym miejscu. Już chyba z trzecią czy czwartą minutę. No, ale teraz wygląda na to, że w końcu uda im się go wynieść. System respawnów, czy pojawienia się na mapie, jest jak dla mnie ok, bo... O, teraz jesteśmy pod skrzynią przeciwników, więc kluczowy moment. Co ciekawe jest to, zresztą może tutaj to chyba też zobaczycie, ale nawet będąc pod skrzynią przeciwnika, można jeszcze zmienić ten wynik bitwy, można jeszcze ten skarb uratować, dzięki temu, że właśnie go przerzucamy, więc... No teraz to już się nie uda, chociaż nie, jeszcze przeciwnika zdołałem powstrzymać. Teraz jest włączony taki... specjalna umiejętność, o której mówiłem w poprzednim filmie, czy w jednym z poprzednich, że która sprawia, że wszyscy wyglądają tak samo, jak czarne szkielety, i nie wiem, kto jest sprzymierzeńcem, a kto wrogiem. Ale jak widzicie, no, przeciwnikom nie udało się wciąż odnieść tego skarbu. Bronimy się. No proszę, już oddalamy się od ich bazy.
Teraz ktoś z mojej drużyny wziął ten artefakt i przerzuca go do przodu. Ja zrobię taki tutaj zabieg taktyczny, że pobiegnę, wyprzedzę go i chwycę, żeby przerzucić szybciej dalej. Oczywiście ta osoba mogłaby pobiec przede mnie i przerzucić go jeszcze dalej, ale to już wymaga większego zgrania. Jesteśmy pod naszą skrzynią, ale. No. Tutaj zlamiłem trochę. Niedobrze. No, możecie przynajmniej zobaczyć moje buty wirtualne. Sam je dobierałem. Do koloru spodni, oczywiście. Tak jak mówiłem, system respawnów jest ok. Nigdy nie trzeba tutaj dużo biec, żeby dostać się do tego miejsca. No i nie było mnie kilka sekund, skarb jest już właściwie w skrzyni przeciwników. Ale walczymy, walczymy dzielnie. Właśnie minąłem Jeepa. O, przeciwnik z dachu, sprytnie, sprytnie. Najważniejsze jest to, że chyba skarb zdołało się przenieść. Nie widzę tego w sumie. A nie, przeciwnicy go mają i znowu wracają. O, nie, nie przejdź po mnie, dziękuję. To jest jeden z dziwniejszych miejsc, żeby tam na ten domek wejść, trzeba wejść na ten mały zielony podest, bo inaczej postać nie jest w stanie wskoczyć na tyle wysoko. A mam skarb. W okolicy pusto, nikt się nie kwapi, więc zasuwam do bazy. Leci właśnie samolot. A teraz chyba. Oj! Chciałbym powiedzieć, że to snajper, ale ma wyrzutnię rakiet, więc. Rakietowy snajper. Teraz go dopadnę. Prawie. Gramy dalej. Teraz chyba uda nam się przejąć artefakt przed przeciwnikami. Po raz kolejny ktoś użył wspaniałej umiejętności ze szkieletami. W ogóle nie wiem, czy. No tak, nie wiedziałem, że to jest nie mój szkielet, ale na szczęście drugi chyba mi pomógł, a potem zabił. O, znowu leci samolot. On oczywiście ostrzeliwuje tutaj dach i ogólnie no lepiej się tam nie znajdować, kiedy nadlatuje. Ale jak zauważycie, pojawiają się tutaj w różnych miejscach takie ikonki na budynkach. Nie wiem, gdzieś teraz tutaj powinna jakaś być. No, a teraz może skupię się na tym wspaniałym taktycznym zagraniu mojego Nathana Drake'a z drużyny. No teraz uda się chyba. Wspaniale, tutaj ktoś mi podrzucił. To jest prawdziwa gra drużynowa. No i zdobyłem punkt i wybuchłem. Zdarza się. Dramatyczna walka pod naszą skrzynią. I wszyscy zginęli, kto zaniesie skarb. I tak, udało się. No i wyrównaliśmy. O, tutaj widzicie ikonkę. To akurat jest moja ikonka. Na ścianie była. Ogólnie pojawia się ikonka gracza, który ma najlepszy wynik. Chyba ze swojej drużyny. Jakoś tak to jest zorganizowane. No, przeciwnicy zdobyli czwarty punkt, jeszcze jeden i wygrają. Więc koniec żartów. Biorę czym prędzej skarb i uciekam. Chowam. Muszę się tutaj schować, bo na dachu tam jest jakiś wróg. Próbuję przejąć. I jeszcze jeden przeciwnik. Ale ja tutaj wykonuję szalone uniki. I kolejna porcja uników. No i tutaj, prawda, bawiliśmy się w pociąg. Jest nieźle, już jesteśmy blisko skrzyni. Zaraz będzie punkt wyrównujący i wspaniale. O, ominąłem właśnie jakiegoś gangstera, ale na szczęście nie przejął się moją osobą. Więc mogę kontynuować szalony rajd po ostatni artefakt. Wygląda na to, że jest tutaj dość pusto. Oczywiście za mną zaraz pojawią się przeciwnicy, bo oni stamtąd nadchodzą.
Tutaj koledzy mnie osłaniają. Lub koleżanki, bo nie wiem właściwie z kim gram. Tak, jest dobrze. Już prawie wygramy, ale teraz zanim pobiegnę włożyć skarb, to lepiej właśnie oczyścić teren z wrogów, bo w ten sposób mamy pewność, że zobaczymy to. Okej, gra wygrana. Dramatyczny pojedynek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!